Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego piątego modułu kursu Zabezpieczenia techniczne oraz dozór sygnałów z urządzeń i systemów alarmowych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. System sygnalizacji włamania i napadu to podstawowy element zabezpieczający, używany w przypadku przechowywania wartości pieniężnych. W zależności od poziomu ryzyka, należy go uzupełniać o systemy telewizji dozorowej oraz o systemy kontroli dostępu. Dla systemów uzupełniających przewidziano również szereg wymogów. Przede wszystkim musisz wiedzieć, że obraz z kamer systemu telewizji dozorowej, stosowanego w zabezpieczeniach, należy rejestrować, a urządzenia rejestrujące muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem oraz dostępem osób nieupoważnionych. Rejestracja dynamiczna obrazów z kamer z miejsc szczególnie zagrożonych, w których polu widzenia występuje ruch lub jest wywołany alarm, powinna odbywać się z częstotliwością nie mniejszą niż 3 klatki na sekundę, z rozdzielczością nie mniejszą niż 400 linii telewizyjnych. Rejestracja obrazu z kamer, mających kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa, powinna odbywać się z częstotliwością nie mniejszą niż 5 klatek na sekundę z zachowaniem uprzednio omówionych parametrów jakości zapisu. Obrazy statyczne z kamer mogą być rejestrowane z częstotliwością mniejszą niż 3 klatki na sekundę. Wywołanie alarmu lub zmiana sceny ze statycznej na dynamiczną musi spowodować zwiększenie częstotliwości zapisu do wartości ustalonej dla rejestracji dynamicznej. Czas przechowywania zarejestrowanego zapisu należy ustalić, biorąc pod uwagę charakter chronionego obiektu oraz rodzaje występujących zagrożeń, ale nie może być on krótszy niż 14 dni. W przypadku wykrycia lub uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego, zapis z tym związany należy zarchiwizować w sposób niezmniejszający jego jakości. Dotyczy to również zawartości pamięci zdarzeń centrali systemu sygnalizacji włamania i napadu. Oraz kontroli dostępu w przypadku występowania związku pomiędzy zawartością pamięci tych urządzeń a czynem zabronionym. Zawartość pamięci powinna być zabezpieczona, a następnie komisyjnie odczytana i zarchiwizowana. Materiałowi archiwalnemu należy nadać kategorię archiwalną dokumentacji dla ochrony zakładu pracy mienia, zgodnie z zasadami postępowania z materiałami archiwalnymi. Nośnik, na którym dokonano zapisu archiwalnego, powinien być zabezpieczony przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych, uszkodzeniami oraz dostępem osób nieuprawnionych. Gdy nie ma możliwości należytego zabezpieczenia przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych, zapis należy zwielokrotnić i zabezpieczyć w dwóch różnych miejscach, z tym, że nie mogą one znajdować się w tym samym budynku. Ważne. Stopień zabezpieczenia uzyskany przez system może być utrzymany pod warunkiem wykonywania systematycznej konserwacji oraz dokonywania niezbędnych napraw. Konserwacja powinna odbywać się w okresach przewidzianych właściwymi dla danego systemu normami technicznymi, a gdy nie ustalono takich norm, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy. Za wdrożenie konserwacji niezwłocznie po zainstalowaniu systemu odpowiedzialny jest kierownik jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorca. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.